Radia Luleń pojawia się na naszej antenie w zasadzie punktualnie, czyli kwadrans po ósmej, tak też jest i dzisiaj. Mam przyjemność powitać w studiu naszego gościa Maciej Raszewski z oddziału lubelskiego ZUS-u. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A zaprosiliśmy naszego gościa w związku z tym, że Sejm przyjął ustawę, która ma w perspektywie obniżyć składki dla ZUS-u, dla drobnych przedsiębiorców, niektórym pozwolić być może wyjść z tak zwanej szarej strefy. Tak czy owak, jeżeli przyjmiemy nawet tę liczbę przedsiębiorców, Którzy mogliby być beneficjentami nowych przepisów ulgowego ZUS-u, no to wówczas mówi się o liczbie około 173 tysięcy przedsiębiorców obecnie zarejestrowanych, obecnie płacących ZUS, a chcących mieć o wiele lepsze warunki, przynajmniej na start. Tak, te nowe zasady wprowadzają tak naprawdę już piąty rodzaj możliwości odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, bo trzeba pamiętać, że jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy nie mieli możliwości wyboru. Zakładając działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca od razu opłacał składki według jednej ustawowej stawki tak jakby takie ryczałtowe składki, które były wysokie. I szczególnie było to trudne dla firm, które rozpoczynały swoją działalność. Efektem tego było między innymi to, że wiele z nich po okresie dwóch lat praktycznie upadało. No tak, trzeba pamiętać o tym, że właśnie ten pierwszy okres prowadzenia działalności gospodarczej to jest ten okres najtrudniejszy dla każdego przedsiębiorcy, kiedy są wysokie koszty, kiedy ta działalność dopiero się rozkręca. I stąd pojawiały się pierwsze, y, pierwsze takie ulgi dla, dla przedsiębiorców. Taką pierwszą ulgą, jaka powstała, to tak zwany mały czy preferencyjny zUS, który polegał na tym, że przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej y, przedsiębiorca mógł odpłacać, niższe składki. Natomiast okazało się, że to jest jeszcze niewystarczające, dlatego pojawiają się pojawiły się teraz dwa nowe rozwiązania wprowadzone przez konstytucję biznesu. Czyli tak zwana działalność nierejestrowana i tak zwana ulga na start. Działalność nierejestrowana adresowana jest do takich osób, które chcą prowadzić się, tak jakby zarabiać na siebie, prowadzić działalność gospodarczą, ale w bardzo, bardzo mikroskali. To znaczy ich przychody nie przekraczają miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia. To jest kwota w tym momencie 1050 zł w ciągu miesiąca. Czyli na przykład student, który chce sobie dorobić udzielając korepetycji, nie musi się rejestrować jako przedsiębiorca. Co za tym idzie, nie opłaca też żadnych. Składek, no i zarabia te pieniądze w tym momencie legalnie. W sytuacji, jeżeli przedsiębiorca osiąga większy przychód, no w tym momencie ma możliwość skorzystania z tak zwanej ulgi na start. Ulga na start polega na tym, że przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej taki przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne opłaca jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne czyli to jest łącznie kwota obciążeń składkowych w ciągu miesiąca około 320 zł czyli niedużo w porównaniu na przykład ze standardowymi składkami na ubezpieczenia społeczne które wynoszą ponad 1200 zł miesięcznie czyli mamy taki system czterech tak jakby rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej płacenia składek działalność nierejestrowana nie ma składek, ulga na start pół roku, nie mam składek na ubezpieczenia społeczne, płacę jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dalej przez kolejne dwa lata mogę korzystać z tak zwanego preferencyjnego czy małego ZUS-u, opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, to jest około 520 zł miesięcznie, a po tym okresie już muszę przejść na tak działalność pełną, pełny ZUS. W tym momencie składki skaczą to istotną kwotę prawie 700 zł do poziomu ponad 1200 zł miesięcznie. I brakowało właśnie tego łącznika między, między tym preferencyjnym zusem a tym już pełnowymiarowym, bo przecież nie wszystkie firmy od razu skakują na taki pułap przychodów, że móc sobie pozwolić na płacenie ZUS-u. Tak, tak. Właśnie chodzi o to, że pomiędzy tym preferencyjnym, czy, czy małym zusem, a pełnym ZUS-em, ta różnica w wysokości składki 700 zł, no to jest bardzo istotny skok. I te, brakowało tak jakby tego wypełnienia pomiędzy jednym, a drugim. I dlatego tutaj parlament przygotował ustawę, która jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ona wejdzie w życie 1 stycznia, która wprowadza możliwość opłacenia składki proporcjonalnej do przychodu czyli przedsiębiorca, który osiąga przychód nie większy niż dwupółkrotność minimalnego wynagrodzenia. Czy jak to w ustawie zapisano, nie przekracza swojego przychodu większego niż 30-30-krotność minimalnego wynagrodzenia w ciągu roku, opłaca składki proporcjonalnie do osiąganego przychodu. To oczywiście umożliwi tym firmom, które się rozwijają, a jeszcze nie są na tyle elastyczne finansowo, żeby płacić pełne składki na ubezpieczenia społeczne, dopasować tą, tą wysokość składki do możliwości finansowych danego przedsiębiorstwa. Tu od razu przytoczę liczby, bo to może być dla wielu osób bardziej czytelne. W 2018 roku 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia to jest 5250 zł brutto, 3825 Złotych netto. I tu ważna uwaga, to jest liczone te wszystkie przychody, będące podstawą do udzielenia ulgi, są liczone na podstawie danych z roku poprzedzającego. Tak. Wysokość tego przychodu osiąganego przez przedsiębiorcę określana jest na podstawie danych z poprzedniego roku, kiedy on wykonywał działalność gospodarczą. To daje możliwość, że tak powiem, w miarę. Dobrego przełożenia sytuacji finansowej firmy na możliwości opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i nieco ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, no bo proszę sobie wyobrazić, co by się działo w sytuacji, jak pod uwagę byłby brany przychód na przykład z ostatniego miesiąca czy kwartału. Zmuszałoby to przedsiębiorców do tego, aby składać deklarację o wysokości osiągniętego przychodu co miesiąc. A no, no wiadomo, że jest to obowiązek no, trudny, czasochłonny i tak dalej. Pomimo tego, że mogą to robić elektronicznie, no to trzeba zawsze o tym pamiętać, żeby raz zrobić to raz w miesiącu. Więc, yy, określanie tego poziomu przychodu yy, raz w roku. No, to już jest, że tak powiem jakieś ułatwienie dla, dla przedsiębiorców. I w związku z tym te liczby, które przytoczyłem, miałyby obowiązywać te osoby, które, zakładając, a wszystko ku temu zmierza, że od 1 stycznia 2019 roku będzie obowiązywał ten system proporcjonalnej do dochodów wysokości składek na ZUS. To właśnie te liczby będą bazą do ustalenia, czy ten przedsiębiorca się jeszcze mieści, w tych granicach, czy też nie. Tak, jeżeli to, te rozwiązania prawne wejdą od 1 stycznia 2019, to dane z roku 2018 będą właśnie tymi obowiązującymi do ustalenia wysokości składki. 5250 zł brutto, 3825 zł netto. To są przeciętne miesięczne przychody, będące podstawą do ustalenia, czy przedsiębiorca będzie kwalifikował się do takiego właśnie rozwiązania. W tej chwili ta ustawa jest, projekt tej ustawy jest w Senacie. No, potem jeszcze będzie czekała na, na podpis prezydenta, ale myślę, że tutaj wszystko jest, powtórzę, na, na dobrej drodze. Jest jeszcze jedna kwestia, którą musimy poruszyć, bo to rzutuje również na naszą przyszłość, jeżeli już zakończymy naszą karierę zawodową, czy przestaniemy być przedsiębiorcą, mianowicie kwestia tego, że składki na ZUS wyznaczają jednocześnie możliwość korzystania ze świadczeń, jakich ZUS udziela. O świadczeniach zdrowotnych tutaj wspomnieliśmy, że w przypadku nierejestrowanej działalności, kiedy nie są płacone żadne składki, również składka zdrowotna. No to tutaj jest problem. Problem nieco się zmniejsza w sytuacji, kiedy płacimy stawki według zasad ulgi na start. No i potem też te składki nie są aż tak wysokie, by umożliwić nam zbieranie dużych kwot na emeryturę. Tak, tutaj trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczenia społeczne, jak wszystkie ubezpieczenia, mają charakter ekwiwalentny, to znaczy, im większe składki opłacam, tym wyższej wysokości świadczenia w przyszłości otrzymam, więc mniejsze składki lub brak składki powoduje, że nie mamy prawa do pewnych świadczeń lub świadczenia wypłacane są w niższej kwocie. Może tak dla przypomnienia: jeśli wykonuję działalność nierejestrowaną, nie opłacam żadnych składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani ubezpieczenie zdrowotne czyli nie mam prawa do żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, czyli nie dostanę zasiłku chorobowego, nie dostanę zasiłku macierzyńskiego. Okres wykonywania tej działalności nierejestrowany nie liczy się do emerytury. Nie mam również prawa do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w publicznej służbie zdrowia. Ale pracuję legalnie. Ale pracuję legalnie. Podczas wykonywania tzw. ulgi na nastarczy, to jest ten pierwszy pół roku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie opłacam składek na ubezpieczenia społeczne, ale opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli mogę leczyć się bezpłatnie w publicznej służbie zdrowia, natomiast znowu nie otrzymam żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ani zasiłku chorobowego, ani macierzyńskiego. Okres również nie liczy się do emerytury. Podczas wykonywania działalności gospodarczej na tzw. preferencyjnym ZUS-ie, czy tam małym ZUS-ie to tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest prawo do świadczeń, natomiast te świadczenia są niższe niż w przypadku osób czy przedsiębiorców, którzy opłacają składki na zasadach ogólnych te wyższe składki, bo składka przy ulgowym ZUS jest niższa, a zatem świadczenia również są niższe i o tym trzeba pamiętać że zawsze konsekwencją ulgi w opłacaniu składek jest niższe świadczenie lub brak prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. No trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że um, głównym, najważniejszym naszym, że tak powiem, celem ubezpieczeń społecznych jest zabezpieczenie bezpieczeństwa emerytalnego. Więc brak składek emerytalnych lub niskie składki emerytalne niestety będą skutkowały w przyszłości niższym świadczeniem emerytalnym. Ale oczywiście, jeżeli zdecydujemy się płacić wyższe składki Wyższą składkę emerytalną, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Tym bardziej, że pamiętajmy, że później te właśnie świadczenia, te składki na ubezpieczenie społeczne, jak też na ubezpieczenie zdrowotne, możemy odliczać przy rozliczeniu rocznym. Jeśli chodzi o świadczenia, o składki na ubezpieczenie społeczne, to te odliczamy od przychodów, więc jeżeli będziemy płacili więcej na swoją emeryturę. Proszę bardzo. Tak trzeba jeszcze pamiętać. Że, do nas wrócą. No, trzeba jeszcze pamiętać, że oszczędzanie na przyszłą emeryturę to nie tylko ZUS, to nie tylko system państwowy. Zawsze mamy możliwość dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę y, prywatnie, prawda? Jest zawsze ten tak zwany trzeci filar. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, indywidualne konta emerytalne, pracownicze programy emerytalne. Y, czy nawet jakieś własne inwestycje, nie wiem, w, można sobie założyć lokatę w banku, y, wykupić jakąś polisę, y, czy urządzić tak zwany, jak to się mówi, bank ziemski, kupić złoto, zakopać. W okrótko inwestować w dzieła sztuki w nieruchomości. Ważne jest o tym, żeby o swojej emeryturze pamiętać, bo ubezpieczenia społeczne, państwowe to jest nie wszystko. Musimy zawsze pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć się na przyszłość samemu. Tak, tym bardziej, że prognozowana kwota zabezpieczenia z, z, z tych środków, które uzbieramy w ZUS-ie, może nam nie wystarczyć na godne życie na emeryturze. Wiele na to wskazuje. Maciej Raszewski z oddziału lubelskiego ZUS-u był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.